Witam Państwa, Marcin Piasecki, witam w Rzeczy o Biznesie. Jest ze mną gość, pan Grzegorz Piechowiak, współzałożyciel i partner zarządzający firmy doradczej JP Weber. Dzień dobry. Dzień dobry, Marcin, witam. Proszę mi powiedzieć, w jakim miejscu Pana zdaniem w tej chwili jest polska gospodarka przy tych wszystkich perturbacjach związanych z epidemią koronawirusa? Coraz gorszych w okolicznościach coraz gorszych wskaźników gospodarczych, no i narastającego poczucia kryzysu. To ja powiem tak, w dużej mierze zajmujemy się w naszym obszarze działalnością doradczą w transakcjach i z perspektywy naszego biznesu pandemia bardzo mocno wpłynęła na zatrzymanie wszystkich transakcji i bardzo mocno obserwujemy w naszym otoczeniu międzynarodowym partnerów zagranicznych, jak ta pandemia się będzie zachowywała. I patrząc na nawet wypowiedzi Banku Światowego, który w tym tygodniu powiedział, że prawdopodobnie z tego kryzysu będziemy mocno wychodzić na koniec 2020 roku formy V, a nie U, ani L. Dlatego dość pozytywnie patrzę w przyszłość co do tego kryzysu, tym bardziej, że Polska według Komisji Europejskiej również no, zalicza najsłabszy spadek gospodarczy w Europie, no, co mnie też pozytywnie nastawia do tego, że wykorzystujemy ten nasz potencjał w Europie i w jakimś stopniu są też odpowiednie strategiczne obszary. Ja patrzę tu przeważnie na obszary takie, gdzie pandemia spowodowała taką zmianę myślenia co do przedsiębiorców pod kątem i właścicieli pod kątem swoich strategicznych aktywów. I w rozmowie z niemieckimi przedsiębiorcami widzimy, że część takich łańcuchów dostaw będą relokowane z powrotem w kierunku Europy. No i tu możemy się jako Polska znowu stać się takim naturalnym beneficjentem tego obszaru, tym bardziej, że perspektywa na fundusze unijne jest dobra. I tak do przodu patrząc, jestem w miarę pozytywnie nastawiony co do naszego kraju. Tylko mam nadzieję, że kwestia drugiej fali tej epidemii nie wyniknie. No to są takie obszary, które dzisiaj rozmawiamy z bankiem, restrukturyzując przedsiębiorstwa, bo restrukturyzując finansowania, no to pytanie dostajemy na stół. Tak? Co się wydarzy, jak się przedsiębiorstwa zachowają w momencie, jak uderzy w nas druga fala. Dlatego, to są częste pytania, tak? Tak, to są dzisiaj takie, powiedzmy, kluczowe pytania, które banki zadają z perspektywy ich finansowań i to moim zdaniem będzie takie pytanie, które będzie już pozostanie na zawsze w katalogu pytań banków, jak chodzi o finansowanie albo inwestycje. Co się wydarzy, jak taka epidemia uderzy? No niemniej jednak. Branże, które zostały najbardziej dotknięte epidemią, kryzysem, zamknięciem gospodarki, to jest transport, to jest turystyka, to jest gastronomia. Te, które wychodzą jakoś obronną ręką, to jest na przykład IT. No, takie jest dosyć powszechne wyobrażenie. Czy dodałby pan coś do tego obrazu? Można powiedzieć, że tu się w pełni zgadzam, że w dużej mierze te sektory, o których pan mówił, są bardzo mocno dotknięte kryzysem. IT funkcjonuje dobrze i widzimy, jak my dzisiaj się musimy organizować, jak musimy nasze przedsiębiorstwo organizować, że teraz taka transformacja digitalna jest chyba na agendzie każdego CEO przedsiębiorstwa, dlatego no, naturalnym beneficjentem jest znowu ten obszar sektora IT. Na pewno automotive jest dla nas ważny w Polsce. Tak? Jesteśmy uzależnieni od OEM-ów, którzy bardzo mocno stoją. Patrzyliśmy też mocno w kierunku niemieckiej prasy, która mocno debatowała na temat takiej dopłaty, takiej Abwrackprämie
żeby stymulować rynek zakupów nowych samochodów. No i to niestety nie miało miejsca, tylko nie miało miejsca dla pojazdów elektrycznych. No i tu jak branża automotive nie ruszy tak, jakbyśmy tego się spodziewali, no to na pewno będzie jakiś tam miało dla nas dalszy wpływ, bo to jest sektor, który no, mocno stoi. Niemniej jednak widzimy też z perspektywy transakcyjnej zainteresowanie już podmiotów azjatyckich tym rynkiem i wczoraj rozmawiałem z kolegami we Frankfurcie, którzy już rozmawiałem z potencjalnymi chińskimi inwestorami, którzy się interesują tym rynkiem w obszarze transakcyjnym. No tak, czyli tutaj ma pan pewnie na myśli transakcje fuzji i przejęć. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda ten rynek? Wspomniał pan wcześniej, że ten rynek zamarł. Czy widać jakieś symptomy odwilży? Tak, widzimy, jak najbardziej widzimy te symptomy. Trzeba powiedzieć, że moment, jak został lockdown ogłoszony, no to wszyscy przedsiębiorcy zajęli się swoimi przedsiębiorstwami, projekty strategiczne, kupowanie przedsiębiorstw, sprzedawanie przedsiębiorstw zostały zawieszone na kołek. Część tych procesów się już tam w kwietniu lekko odmrażało i tu skutecznie fundusze inwestycyjne jednak mimo tego, że się zajmowały swoimi spółkami portfelowymi, kontynuowały procesy akwizycyjne, co jest dobrze, ale to nie jest ten poziom, o którym mówiliśmy przed pandemią. Dzisiaj patrzę jeszcze na to tak jest na pewno proces bardzo spowolniony, ale tak liczę i też rozmawiając z kolegami z zagranicy, że ten obszar, jak faktycznie się będziemy wychodzić z tego kryzysu w formie V-ki, no to rynek transakcyjny ruszy bardzo mocno na koniec tego roku i powinien powiedzmy wracać do poziomów z lat poprzednich w następnym roku. A proszę mi powiedzieć, jaki charakter mają te transakcje? Czy to jest po prostu no, wykupywanie tych graczy, którzy są słabsi z powodu kryzysu, osłabieni, wykorzystywanie okazji, czy te transakcje mają jakiś inny charakter? Teraz powiedzmy tak, teraz na pewno się pojawiają transakcje, które są albo mogą stanowić okazję dla inwestorów kupujących. Dużo przedsiębiorstw jest mocno dotkniętych tym kryzysem i są osłabieni, dlatego nawet muszą patrzeć w kierunku inwestorów, żeby przeżyć, dlatego to jest powiedzmy taka opcja kontynuacji swojego biznesu ewentualnie z innym inwestorem. I to będziemy teraz widzieć najczęściej. To będą transakcje, którym będziemy się przyglądać, no i każdy będzie patrzył, czy jest szansa powiedzmy zarobienia też na tym kryzysie. Dlatego to w jakim stopniu spodziewam się takich transakcji. Nie widzimy jeszcze takich typowych distress asset transakcji, bo no tu też trzeba powiedzieć tak, że wszędzie na świecie, w Europie też to wsparcie państwowe bardzo mocno pomogło i przedsiębiorstwa w ostatnich latach bardzo dobrze zarabiały, miały rezerwy i siłą rozpędu funkcjonowały, dlatego też jak popatrzymy na te wypłaty wsparcia państwowego, które miało miejsce do przedsiębiorstw, to dało jakieś siły rozpędu, dlatego tych transakcji dystresowych jeszcze nie widzimy. Ale my rozdzielamy ten kryzys na takie dwie fazy. Ta pierwsza faza, w której się teraz znajdujemy, gdzie siłą rozpędu i wsparciem państwa jeszcze funkcjonowaliśmy i ten moment odbicia, tak? I z reguły w tym momencie odbicia, w tej drugiej fazie pojawiają się upadłości, bo wtedy już brak finansów, środków do kontynuacji biznesu, no i to jest główny powód dla upadłości i z tego tytułu no, spodziewamy się, że w tym obszarze, w tej drugiej fazie, dopiero jak gospodarka będzie znowu restartowała, to będą się pojawiały upadłości, będą się pojawiały transakcje dystresowe, no i też my tu naszych klientów do tego przygotowujemy i się też tym obszarem restrukturyzacji dystresowych M&A-ów zajmujemy. Bo widzimy, ja też wszystkim przedsiębiorcom mocno radzę, jak widzą, że mają problemy, żeby też zgłaszali się wcześniej o pomoc niż później, bo jak za późno to ten moment nastąpi, no to ewentualnie już jest ciężko coś uratować. A na czym polega
na czym przede wszystkim polega restrukturyzacja w epoce pandemii? No w pierwszej kolejności to jest tak, że pozyskanie środków płynnościowych. Tak. W pierwszej kolejności to jest, w drugiej kolejności to jest mocny cost cut. Obniżenie kosztów. No tu w jakimś stopniu te programy rządowe, które przedsiębiorstwa dostały, są po to, żeby utrzymać zatrudnienie, no to jest troszkę takim problematycznym zdarzeniem, żeby jedno z drugim pogodzić, bo część przedsiębiorstwom nie uda się utrzymać takiego zatrudnienia, bo ten kryzys jest w ich sektorach mocniejszy. Ja tu mówię przeważnie też o sektorze tym automotive, w którym widzimy, że te spadki były bardzo mocne. No i tu ewentualnie ten współczynnik może być nieutrzymany, ale to są te główne elementy, tak. I też powiem tak, że każdy kryzys ma coś dobrego dla firm, dla przedsiębiorców. Uważam, że to jest taki pierwszy kryzys, faktyczny kryzys, który w Polsce przechodzimy. I widzę, jak się nasi klienci zachowywali, byli bardzo proaktywni, byli bardzo blisko swoich przedsiębiorstwach i reorganizowały te firmy, odcięły ten boczek, który narastał przez lata. No i teraz to jest też znowu taki element, gdzie jak wyjdziemy z tego kryzysu, no dobry moment na restart, tak? Bo obniżyło się koszty, zoptymalizowało się swoje przedsiębiorstwo i też taki kryzys ma zawsze coś dobrego. Ale proszę mi powiedzieć, wspomniał Pan o tym, że no i chyba wszyscy mamy taką nadzieję, że odbicie gospodarki będzie jak najbardziej silne, jak najsilniejsze. Ten kształt litery V przychodzi tutaj na myśl. Czy te przedsiębiorstwa, o których Pan wspomniał, po restrukturyzacji, po redukcji zatrudnienia, będą w stanie, no, że tak powiem, załapać się na to odbicie z okrojoną załogą, z okrojonymi możliwościami operacyjnymi? Niektórzy eksperci przestrzegają przed tym, że po prostu przedsiębiorstwa przez to, że bardzo oszczędzają, zaczną bardzo oszczędzać, stracą swój potencjał. No to jest zawsze, tu się zgadzam, tak, z ekspertami, to jest zawsze to największe ryzyko, które się ma, jak się za mocno, powiedzmy, odcina substancje w swoim przedsiębiorstwie, się nie inwestuje, przestaje się inwestować, to są te takie typowe obszary, które się zatrzymuje, że się zatrzymuje rozwój, zatrzymuje się sprzedaż, no to się wypada z rynku. Tu tak troszkę mentalnościowo patrzę też na naszych klientów, którzy mają międzynarodowe biznesy i mają spółki w Polsce i spółki w Niemczech, we Francji, w UK-u i widzimy tą różnicę mentalnościową, która jest taką ciekawą i w Polsce przedsiębiorcy bardzo mocno jednak patrzą do przodu i kierują się tym, żeby po prostu w momencie tego kryzysu ten moment wykorzystać i na przykład zatrudnia ludzi do sprzedaży, żeby w tym momencie się odbić, a są niemieckie przedsiębiorstwa są bardzo konserwatywne i tu w dużej mierze zatrzymują się, zwalniają załogi sprzedażowe i wtedy faktycznie jak ten restart jest, to odbicie jest mocne, to wtedy mają taki opóźniony zapłon, bym powiedział, który powoduje, że się mogą nie łapać w tym odbiciu. Że tu pełna zgoda, sądzę, że musimy też i apeluję tu do banków i przedsiębiorstw, żeby z bankami była cały czas rozmowa i dyskusja, bo banki będą tu bardzo potrzebne, żeby dać odpowiednią płynność przedsiębiorcom, żeby faktycznie ten moment kryzysu przeszli i żeby w tym momencie odbicia też jeszcze dawały płynność, żeby to nie był ten moment, gdzie ta płynność się kończy i przedsiębiorcy faktycznie muszą substancję swoją odcinać i rezygnować z inwestycji, no co skutkuje odpowiednim tym syndromem, którym Pan wspomniał. Wspomniał Pan o różnego rodzaju tarczach pomocowych dla firm, dla przedsiębiorstw. Czego Pana zdaniem jednak firmy w tej chwili, w tych trudnych czasach potrzebują najbardziej? Może to nie tylko są te tarcze? No, powiem tak, że te tarcze są bardzo pomocne.
Tu bez wątpliwości widzimy, ile my pieniędzy dla naszych klientów pozyskaliśmy w ramach tarczy, które zostały udostępnione. Na pewno widzimy też otwartość banków co do współpracy, niektóre mniej, niektóre więcej. Dobrym instrumentem, które zostało wprowadzone i ja to już od dłuższego czasu apelowałem, żeby po prostu były odpowiednie poręczenia rządowe. W tym przypadku BGK uruchomił ten program poręczeń. To jest taki mechanizm, który w Niemczech bardzo fajnie funkcjonuje i daje komfort bankom finansującym, że są w jakimś stopniu zabezpieczeni przez poręczenia. Ale no, na tym etapie ta płynność jest ważna i przedsiębiorcy w dużej mierze no, muszą dbać o to, żeby jednak te swoje koszty obniżać, tak? Te koszty obniżać, alokować je w te miejsca, gdzie one są faktycznie potrzebne i gdzie one będą potrzebne w przyszłości. Zaczęliśmy naszą rozmowę od rzutu oka na gospodarkę polską, a teraz gospodarka europejska. Kolej na koniec naszej rozmowy. Jak pan ocenia sytuację w Europie? Powiem tak, że Europa jest, no jest, patrząc na spadki w skali powiedzmy globalnym, to Europa jest najbardziej dotknięta kryzysem. I spadki są największe. Mamy tu bardzo dużą różnorodność. Jest duża różnica między krajami południowymi, którzy zostali bardzo mocno dotknięci tym kryzysem, a krajami jak Polska, Niemcy, którzy sobie troszkę lepiej poradzili w tym kryzysie. Z tego tytułu no mam nadzieję, że no musimy spowodować taką sytuację, albo myśleć z perspektywy naprawdę unijnej, żeby wszystkie gospodarki odpowiednio równo mogły wystartować. No i tu jest też apel do Europy, do Unii, która musi w tym momencie znaleźć odpowiednie mechanizmy, żeby te pieniądze, które będą rozdzielane, też trafiały w te miejsca, gdzie są najbardziej potrzebne. Oby. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim dzisiejszym gościem w Rzeczy o Biznesie był pan Grzegorz Piechowiak, współzałożyciel i partner zarządzający firmy doradczej JP Weber. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.